Łukasiewicz, omówię rozwiązanie zadania żabka. W tym zadaniu mieliśmy dane jakąś żabkę, która na początku patrzyła w kierunku wschodnim. W tym kierunku wykonała n skoków o długości x. Jeżeli wykonała dwa skoki o długości 4, znalazła się tutaj. Następnie obracała się o 180 stopni, czyli teraz już patrzy w kierunku zachodnim i z tego punktu wykonuje m skoków o długości y. W tym przypadku m to jest 3 i każdy skok też ma długość 3. W kierunku wschodnim żabka wykonała dwa skoki o długości 4, czyli przemieściła się o 8 jednostek. Natomiast w kierunku zachodnim wykonała 3 skoki o długości 3, zatem przemieściła się o 9 jednostek. Naszym zadaniem jest powiedzieć, gdzie znajdzie się żabka po wykonaniu wszystkich skoków. Jeżeli żabka nie zmieni swojego położenia, czyli przemieszczenie w prawą stronę i w lewą będzie takie samo, wówczas wypisujemy na. Jeżeli przemieszczenie w prawą stronę będzie większe niż przemieszczenie w lewą stronę, wówczas wypisujemy słowo prawo. Jeżeli przemieszczenie w lewą stronę będzie mniejsze niż przemieszczenie w prawą stronę, wówczas wypisujemy słowo lewo.